Husaria zaczęła swój mecz pucharowy. Gramy w Zwolę z Ulu Sport, tureckim klubem, w fazie już pucharowej. Przegrana odpada. Rundy. Trzymajcie za nas kciuki mocno. Jedzie Badziu. Kolejna akcja Husaria Apeldoorn. Emil wpada w pole karne, podaje. Stały fragment gry dla Husaria Apeldoorn. Rzut rożny, do rzutu rożnego podchodzi Baggio i Patryk. Strzał 1-0 Husaria Apeldoorn po golu Baggio. Niestety sędzia boczny, tego się można było spodziewać, pokazał spalony. Niestety tak to będzie wyglądało cały mecz, także dalej 0-0, mimo że Husaria strzeliła prawidłową bramkę. Tak to właśnie wygląda, jeśli się gra z tureckim klubem tutaj na wyjeździe i sędzia jest w dresie sportowym. Trzeba się tego spodziewać, niestety. Zamiast 1-0 po golu Baggio, dalej 0-0. Przypominam, wynik 0-0, bramka nieuznana, sędzia główny dopatrzył się spalonego, którego nie było, powinien być 1-0 dla Husarii po strzale Baggio, natomiast dalej jest 0-0, walczymy na wyjeździe w miejscowości Zwolle, faza pucharowa Pucharu Holandii, naszym przeciwnikiem jest Ulu Sport, kolejna akcja Husarii Apeldoorn. Oczywiście na całym boisku przeważamy. Mam nadzieję, że strzelenie bramki pierwszej już uznanej przez sędziego będzie tylko kwestią czasu. No teraz nieporozumienie w obronie. Dobrze, że bramkarz długi był na posterunku. Szybko skrócił kąt, natomiast wyjście ofensywne bramkarza uratowało, bo naprawdę duży błąd komunikacyjny. Oj.
TikTok. No Messi nie mi robi to. Messi nie mi robi. Nee. Ale ik was ook in KVB verzorgd. Ik ben met verzorger. Dus ik zeg, genoeg, vanaf 96 tot 2009 heb ik het gedaan. Lang dat niet uit. Het wordt een beetje te zwaar voor mij. Ja. Cześć, prezes. Siemanko. O kurde, dawno nie widziałem kolegi. Nie było okazji. Siemanko. Artur tak się, wiesz, zobowiązał. Wezmę cię, kurde, no niech cię będzie. Słuchaj, słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Już jednego gola nie uznali. Bardziej jeszcze z 16 dopatrzyliście spalonego folkarnym. Porągiewkę podniósł. A bezpośredni 116, wiesz? Nie. No tak będzie, no tak jak mówię, to już mówię na lajcie, no nie, że tak będzie to wyglądało. Nie? Ale jak tam? No dobrze to wygląda, wiesz. No na razie jeden błąd tam w obronie, a tak generalnie długi skrócił, kąt wyszedł. No to dominują, no nie, nasi. Czy oni w ogóle bez rozgrzewki takie, wiesz, normalne, wiesz, także kwestia 15 minut, 20, chyba że coś wpadnie, wiesz, o tak teraz, wiesz, jakaś sytuacja, poklepią. Patrz. Sędzia jak? No właśnie, tak. Ale od nich? Tak. Teraz przynajmniej 4-5 lat temu, jak graliśmy tutaj w Pucharze z nimi tak samo, to było 5-1 graliśmy. To wtedy sędziował sędzia w palce tanka w ogóle, wiesz, i ten to stoi, ale spodziewałem się, że tu nie mają żadnego. Ale wtedy też mieli takie 15-20 minut meczu. Dobre. Czy w sensie intensywne, no nie? A później. To się tam nie da, musi się zrobić. I tu musisz strzelić 3-4 gole, żeby wiesz, żeby było nic wykręcone. Nie poznaję. Dawno mnie nie było. No. Dawno się nie było. Dawno, dawno. Grubasa poznaję. To jest jeden z ostatnich. No czekaj, kurde. Zmieniliśmy lekarza. Tak? Ireny już wysłał na ten. No widzisz? Na rentgen. Kopa lat, kurde. Gdzieś ty był, jak cię nie było. Aj, Badziu był blisko. Tam. Zaraz przylecę. Kiedy wchodzisz? Spokojnie, jak zmęczą przeciwników dla mnie. Tak? Dobre. Ale słuchaj, ta drużyna to tak bardziej mój gabaryt, kurwa, nie? Cześć. Cześć. No już jednego gola mi uznali, nie? Tak? Może 6-16 i spalonego widocznie. Na razie ich męczą. Tak, no, w zasiku. Ten ruchliwy taki. Nie. Ten korzenie zapuści, kurwa. Tak, no jest wybiegany, jest totalnie. Ale gdzie gość już 16 metra, a on się dopatrzył spalonego, nie był tego, u Madura, gdzie kurwa w ogóle nie dotknął, zero kontaktu z piłką, nic. No. Ale mówię, no tak będzie, tak tutaj jestem, trzeba strzelać dużo goli, któreś muszą uznać, nie? No. Puchar, no. A kiedy liga? Za tydzień, jedziemy do IP. Tak? No. Do IP? Do IP. Słuchaj, tu no, otwarte, tędy wchodzisz, tu boże. No i dobrze. Gdzie jeszcze dużo nie ma zawodników, nie? Michała nie ma w ataku, no nie? W Polski pojechał Iciek Bartek, no nie? Dzisiaj nieobecny w Polsce. No. Badzio, Badzio! Muszę strzelać, to muszę strzelać. Patryk, uderz! Bramkarz w ogóle bez rozgrzewki był. Dajcie mu szansę. I teraz zmiana systemu wszystkim, ustawienia, wiesz, grają trójkę w obrońców, nie? To jest, wiesz, nie może dużo będzie popełniać, no, bo przy trójce obrońców to jest no, bardzo ofensywne granie. Ładnie, Badzio! Dobrze, Arek! Kwestia czasu, panuć, kwestia czasu. Swoje grać, swoje biegać, tylko nie da się sprowokować. Na treningach jak frekwencja? Cały czas wysoko.
16, 18 osób. Nie było takich. Teraz już tak. Najsłabsza jaka była, to było 12 albo 14, z tego co ja widziałem. To też skład, nie? No dzisiaj chciało się dać Dawidowi temu, Długiemu, nie? Szansę w bramce. Mówię, puchar to tak jak pierwszy w Europie, no nie? Pierwszy bramka w bronił w lidze, a drugi w pucharach. Musisz, wiesz, jak to się mówi, no przełamać, nie? To, że miał pierwszą dobrą, udaną interwencję, to wiesz, to już jest tak dobrze, no nie? John musi się ten, bo jest taki trochę niepewny, nie? Tak, no pewność musi... Na bramce, taki trzeba mu... No ogrania. Grać, musi dużo grać, wiesz. Warunki ma, piłka go szuka, klei ją ładnie, ten, także... Ma te soczewki już? Tak. Popatrz teraz. Patrz, akcja. I sam na sam. Dobrze. I 1-0. Bramkę strzela Baggio na 1-0. Pozdrawiamy serdecznie, totalne Eldorado! Brawo, Maciu, twoja bramka! Klasa! Panie, oni już nie mają sił! Brawo! Dlatego ja wchodzę w drugie połowę. Jakieś siły nie mieli całkiem. Ja też nie miałem coś grywać z moją posturą, to akurat nie mam kondycji na 10 minut. Ale to mieli, umawialiśmy się, że ja schudłem dycha. No to rzuciłem, bo to, ale to widać tutaj u ciebie. Teraz sobie jeszcze czekam, wiesz. Pół kilo. Ale najpierw jak się otrzymał. Ale podobnie to i tak mało, bo jak woda schodzi 3 kilo, a później reszta to co naprawdę zrzucasz. Także jeszcze wody nie zrzucasz. Ja najpierw 3 kilo przytyłem, a później zgubiłem pół. O, nie rozumiem. O kilogramach ekstra, to będzie mało. Uwaga, idą. 1-0. Jacek jest? Jest na ławce, no. Bez pochorobie, no nie? To dopiero zaczął trenować. Tydzień czasu, no. Ale musiał być... Ja wiesz, jak Jacek jest, jak już go... No to już wiesz, że to już jest poważnie, nie? Jak już nie trenuje... Nie, grypa, takie wiesz... Nie, no Jacek, nie pójdzie się, testy. A ty wczoraj byłem, tak wiesz, na tej naszej gawędce sportowej, naszej, wiesz, takiej... Mówisz, nie ma imię na tej ligach, to chciałbym wiedzieć, co się dzieje. To ten, to kurde, tyle tabletek i tych wszystkich proszków. Baggio! Baggio, Masio! Aj, za dużo. Już się zmęczyłeś, przejście. Bardzo fajnie mi się podoba, wiesz, ten Bartek Iciek, ten model, co Karola, brat. Chłopak, ale jak grał na futsalu, wiesz, w Ekstraklasie? Na tym całym tym, charytetnym naczyniu, no. Na to trzech. Bardzo ładnie rozdziałem. A to pokażesz wtedy, na jakim boisku, pokażesz to kupię, a nie ma, wiesz, bo... Sebastian, co jest z tobą? Dalej Grecja? No właśnie, czego nie. Były na wakacje. Na wakacje, nie? Tak, to Bogę temu zabroni wakacjować się. 4 razy w roku. Nie, trzy. Nawet trzy mówił, że 3 razy w roku wakacujesz, więcej niż ja. Ale ty konkretnie wakacujesz? 0-0? 1-0. Jeden nam nie uznali, Barzy strzelił za 16, podał kazał spalony, no. A drugą już bardziej tutaj, czy ten, podał, popłynął się w obronie. I podał do bramkarza, ale bramkarz daleko stał, więc wyszedł cała sam Madżur i podał do boku, do bardziej, do Pustaka, nie? Że 1-0, a już powinno być 2, nie? No bo że sędzia widzisz, to zawsze tak wygląda. To, sędzia jest turecki, no. No, sobie stoi w środku, rodzi. Ten jak tylko chorągiewkę będzie podnosił, wiesz. No. Cały czas w górze, no ale to obraz. Piłkarska nie ma szans. Jedy, kolejna sytuacja. Patrz. Kolejny pseudo spalony. Nie było, sędzia dopatrzył się spalonego. Musimy mu zaufać, że był. Ty jesteś w składzie i też nie grasz? Też masz spalone jeszcze? Jestem w składzie. Nie jesteś, ale w szerokiej kadrze, tak? Szerokiej kadrze. Nie, bo jeszcze dopiero zmienił lekarza i teraz będę szedł na ten. Bo gdzie masz lekarza? Może jakiegoś lekarza? Bo ja muszę się zapisać, żeby iść do lekarza, kurwa, do tego przyjęcia. Do rodzinnego pierwszy. Ale to u siebie, gdzieś w okolicy znam. Ale dobrego. Znaczy dobrego. Problem był z odejściem od tego, nie? Tak? No. I to nie tak łatwo. A dlaczego? A co? A Zosa? Ja tam ci lepiej nie pomogą. A Irena poszła od razu i na przesiedleniu spojrzała. Kolejna akcja, Emil idzie skrzydłem.
Dośrodkowanie, ładna wrzutka! Kończ to! Kurcze blade! Ładna akcja, pany! Bardziej opiłą! Uderz, uderz, muszka, 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 uderz! Aj. Ale miał szczęścia dużo bramka, że akurat centralnie w niego, nie? Ale akcja bardzo ładna. Przestań rozmawiać! To jest jedyna osoba. On w ogóle nie przyjmuje wiadomości. Nie, nic, no przychodzi, odbija się, nie go wiesz. To tak jak mówisz, trzeba chodzić bramki i tyle, i liczyć na to, że wpadną. No, że będą uznawać, nie? Nie będzie było wyjść. Przecież sytuacja teraz, widzisz, Grzeszka tam. No już dwóch leży, kurde, zobacz. Każdy krok, ile pomaga jest zastana, każdy krok, jak robię to, jest kucie takie, nie? Mnie już kolano to nie boli tak bardzo. Rano wstaje, czyli nie, albo jak na ociepleniu kolana. Ale jak zostanę jest, ale jak się rozrzesz i wykąpiesz po północy, jak potem dwie pracy, wykąpisz się i położysz się, to się boli, czy nie boli? Jak wstanę? No nie, ale nie wkładzisz się, żeby po zmęczeniu tam dniu. Nie pracuję, cały czas pracuję. No ja to mam jak... Czuję, ale nie boli. Okay. Jak już grzeję na treningu, pobiegam, jest git, ale jak już leżę. W domu jestem, rano wstasz, to jest tragedia. To już coś się dzieje. Wczoraj gować, trzeba przez już teraz, w którym wieku też czasie ściągacze, obierać kolana, wiesz... W jakim wieku? Jakieś stabilizatory. Podeszłym wieku? Ja to już w człowieku, tragedia. Ty już nie narzekaj, kurde, masz no. Ja to się widzę, mam odchować, ja się wczoraj bym wygrał, bo zawsze co 3 tygodnie, nie panie, już nie na 3, już na 1. Jeden grudny, jeden. Popatrzył mi, no popatrz, co się dzieje, w prekwacji dzieje. Jeszcze teraz po 5 godzin. Zero jeszcze przerwunetu, nie no, jeszcze mają paru rezerwowych, nie? Wchodzi już ich trener, ten co tutaj, ten trener, organizator wchodzi. Tak, trener musi go, im więcej nikogo nie ma. No przerwanie to jeszcze zero i jedźmy sobie. To szkoda by było tego, nie? Mecz. Dalej 1-0. Po bramce Baggio. Husaria wygrywa 1-0. Poza tym on też widzi, że ten, co tu się dzieje. To jest sędzia, nie? Tworzy się jakby nic mocno, to było dwucyfrowe. Bo tak powinno już być. Grzesiu akurat była. Grzesia akurat nie gwiznął. Bo bramka na drodze sytuacji samo za. Tu dwa spalone, to już masz 4 sytuacje, takie setki. Bo to chyba boisko jest nie do końca ten. Bo by się sami między sobą zaczęli kłócić, będzie dobrze, a my grajmy swoje jako Husaria, idźmy do przodu. Czwórka. Jak zmuszą ich do biegania nasi, będą grać piłą, to to będzie już szybciutko. Tylko trzeba im dać się zmęczyć, nie? Już nie mają się. Już nie mają. Ładna piła, ładna piła. Baggio! Idziesz tam, idziesz. Daj mu, daj mu! Daj! Kończ to, kończ to! Kolejna supercowa sytuacja, pany. To już nie. To już gęsto było sam. Tak. Ja mi tak rozrzucił, nie? A mi też, no. Tak. Nie trenujesz? Trenuję. Ale w sensie tam się... Nie, już nie. Już tylko motoryka, wie, bo motoryka, no. Wiesz, to mi przeszkadzało i zabierało mu jeden z głównych atutów, nie? Szybkość, zwrotność, no nie? Prędkość. Wiesz, stał się, on szybko przybiera na masie mięśniowej. Aż za dużo do tego i traci swoje argumenty piłkarskie, no nie? No szkur! Całe szczęście, bo tak fatalny błąd w ustawieniu, ale wychodzimy z tej opresji. Piłka, dokładnie piłką, pany.
Dokładnie, dokładnie. Bo oni już naprawdę nie mają siły, a jest dopiero która minuta. Trzeba być jeszcze bardziej skuteczny w tej swojej sytuacji. Mamy te setki, trzeba je wystrzelać i... No. To zawsze by nasz... No. Skuteczność, nie? Tyle szans zawsze mamy i nie potrafimy to... Jak ja zawsze piszę w opisie, że mamy dużo sytuacji, tak bym pisał, ile tych sytuacji było, to... W obronie dokładność, bo mówię, przy trzech to nie można robić dużo błędów w obronie, A tutaj trzeba naprawdę skupić się. No, mamy dużą sytuację, dobrą sytuację, trzeba się skupić. No, jest strzał. Mamy, mamy to, nie ma! O, kolejny spalony. Kurde masz, no. Ale skrócił teraz, pewnie, wyszedł ten stoper, nie, od razu ręka do góry. Tylko, że jak ktoś załamie, zostanie gdzieś tutaj z głębi, bo nie miał siły, to będzie problem, ale na razie dalej 1-0. Patrz. Nie też Krzysiek zapłacił Jackowi? Nie wiem. Nie wiem. Się spytał, bo mówiłem już 3 tygodnie temu. Fajnie wygląda. To nie wiem, nie wiem. Więc... To od początku sezonu jeszcze nie płaci. Znaczy od początku to nic, nie? Aha, tego jest jak po zmieniu? Nie. To no właśnie dlatego, że Jasko to dobrze, a bo to jest źle, bo nie? Bo to jest kompletna kwota, tak? Dałem regularnie, no tylko, że teraz nie jeżdżę ligi, ale nie ma problemu, ja mogę we wtorek czy w piątek pojechać. No, no, właśnie. Zawsze do Apeldoorn po robocie, koło siódmej jest. Badzio! Dużo, za dużo! Piła! Ładnie! 2-0! 2-0 Husaria Apeldoorn! Tak miał zrobić Grzesiek wcześniej, kierunkowo skierować głową, nie? Mamy 2-0 i jedziemy dalej. No by nie było, że byśmy karny w końcówce. A to karne? Jak remis to karne, no. Ja właśnie nie pamiętam, kiedyś było, że bez dogrywki, ale nie ma jak teraz są przepisy, żeby już nie biegać, wiesz, musimy to teraz zrobić karne, żeby było szybciej, nie? Mecz podany. A teraz chyba nie dogrywka jest, nie. Ale wynik musi być, wiesz. Paweł dzisiaj był też w karze, widziałem. Nie, ale dzwonił na stronę, że to zrozumiałeś, no. To nie było polepszenia kibic. Neutralny. Jest? Jako kibic? Nie wiem właśnie, bo tam przychodzą ludzie, ale ten. Ale... No nie ma go jeszcze, znaczy nie zrezygnował wczoraj, nie? Był wszelokiej. Znaczy odpuścił, wiesz. Tak, on mówi, że bardzo systematycznie pracuje. No powiem ci, że na tym meczu chorowym drugim ładnie zagrał. No, tylko wiesz, też kwestia, to wszystko gra jest kwestia przeciwnika, z kim grasz, nie? Dobrze, idź do końca, Grzesiek, bez faulu tylko! Bez faulu, dobrze, bardzo dobrze, nasza z boku. Już więcej ten pan sprintów nie zrobi. Można go obiegać z szerokim łukiem. Ale on tu stał, całą rozgrzewkę. Wszyscy się rozgrzewali, on ten dziwny, no, stał. No i tutaj, panie pielotek, że panica zmarł, nie? Żeby tu żadnych medykamentów, medyków nie musiały wzywać, jakieś karetki, bo tutaj górym przy tym tempie meczu miejscowej drużynie Ulu Sport może brakować sił. U nas chłopaki wybiegane, wiesz, trochę popracowali na plażach. To dużo daje. No. Wiesz, świadomość tego, jak 60. minuta jest, wiesz, i przykładowo świadomość umysłu, no nie? Wiesz, nie jesteś zmęczony, masz normalnie, normalne, racjonalne decyzje podejmujesz. Ale ładna akcja. Patryk do Emila. Wyłóż, uderz to! To musi być strzał, panie, to musi być ładny strzał, soczyste uderzenie. Bardzo ładna akcja. Leciło, to piłka idzie po Tak się kula. Patrz na siatkę, tam łatana jest, tam jest. Jakbyśmy tu 5 lat temu, tak samo jest. Jakbyśmy z nim 5 lat temu w Pucharze Holandii też tutaj,
na niższej klasie, to też tak było. Dwa zero dla Husarii po golach Baggio i Mandzukicia. Mandziura. Krzysiu strzela bramkę na 2-0. Masę sytuacji. Gdzie jest mama? Gdzie jest mama? Tata jest zajęty. Piła! Na konika też było na konika. To już było za dużo, pany. Widzę fałd. Tak pójdzie. W ataku Uluspor. Ale datek został przerwany w zalążku. O, noga zleciała. Kurde, moja to już wyrwałem. Noga poleciała, 2-0 dalej. Kupę sytuacji, może sytuacji. Teraz na pierwszą, daj z piłką, nie ma, jedź! Baggio! Daj mu! Chodź. Mama zaraz przyjdzie. Chodź na ręce. Mama zaraz przyjdzie. Wysoko, pany! Ładny mecz, tata nie gra. Ale sytuację mamy, no. Sytuacji naprawdę mam od groma. Brak skuteczności dzisiaj tylko jest jednym powodem tego, że nie mam dzisiaj już wyżej jak 5-0. Piłka, pany, piłą! No już szukali karnego. Panowie, wysoko, wyżej! Zajmijmy się, jak cofać, bo to później zaraz tego robi się smród. Już szukanie karnego i takich różnych sytuacji. Już się pozbywasz? Stały fragment dla Uluspor. Mam nadzieję, że widzimy bez operacji. My musimy cały czas atakować. Cały czas atak. Nie da się im szansy na kontakt, bo będzie później problem. Piątka. Zacznie bramka Szwisarii. Dobrze. I bezpieczeństwo zażegnane. A tu co? Wchodzi dzisiaj? No zobaczymy. Ta liga w ogóle, ta tabela ligowa wygląda, nie? Tylko pamiętaj, się drużyny grały w środek tabeli, już niektórzy po 3 meczu rozegrali, no nie? Dobrze. Ale to tak samo jak kiedyś z Wesoł. Pamiętasz, graliśmy z Wesoł awans? Mm. Też oni tak mieli zaległo i później fajnie, bo im mówisz, Baggio! Idź do niej, kurde, do... Nie dogadali się. Z góry! Jest na co przyjąć, muszka. Też trochę złapał na wakacjach, nie? No, tak. Ale u niego zawsze chodzi, jak jest dłuższa przerwa, pam, nie? Przechodzę. Uważaj, bo się zmęczysz, kurde. Zmiana,
Ładnie, teraz piła poszła, ładnie piłka poszła teraz. Ładnie, brawo, super. Kończ to, Badziu! Pio, pio, Patryko. Palisz, palisz, Madziu. Strasznie nie pchnęło. Oj, oj, oj. Cieszę, że Michał, Michał dałby dużo więcej na jest. A tutaj wiesz, problem, że teraz to większy. To co ja słyszę, no to jest to większy problem. Ładnie, Muszka! Nakładka, 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 panie. I odbudować ustawienie. Ja tylko długa piłka do przodu, nie go będzie jeden, nie? Jakbyś faulu szukać, jakaś indywidualna akcja, tylko ich to ratuje. Ale my musimy jeszcze strzelić coś, jeszcze musimy coś strzelić, nie? Spokojnie, kurde, sami sobie robimy z tej samej sytuacji. Dalej 2-0. Mimo dużej ilości sytuacji naszej husarii. Dalej jest wynik tylko 2-0. Dokładnie nie na konia! No trochę za dużo ich ponosi ta technika chyba. Za bardzo chyba w swoje umiejętności wierzą. Po co dać im tę sytuację? Bardziej się cofają. Bramka kontaktowa na 2-1. To już jest to zabawne. No tak, bo jakby wyszli szybciej do góry, by nie było tego problemu. A tak jest 2-1 i robimy sterową sytuację. Drużyna, która cały mecz stoi, strzela gola. Ładnie, Badziu, sam na sam, Badziu, sam na sam! 3-1! Na 3-1 strzela Badziu. Brawo! Totalne Eldorado! Kto dał tą piłę? Muszka, dobra piłę. 3-1 dla Husali, bramkę strzela Badziu. To był na tej reklamie teraz sobie? Tak. Dobrze, to wie? Dobrze. No tutaj, tak naprawdę, no tutaj mam nie zrobić, to mam 5-6-0 i spokojna gierka. No tak sami sobie. Ale może potrzebowali tego? Nie, nie, czasami jest tak, że obudzi człowieka, nie? Tak samo ja powiedziałem, byłem w szatni, bo bym radził. To jest słowo IP, oni się też rozegrał, bo no, mamy 3 mecze, ma tak bardzo zwycięstwo. Czyli tam remis i porażkę, tak, przed Krabyjską. Mówię, tam tak samo będzie. No, musimy strzelać dużo bramy, bo na wyjazd, tak? To jest słodko, nie? Ile, bo kiedyś pamiętam, jak Wiśnia był, jeszcze Paweł ten to ja się tam wygrywamy 3-2, 93 minuta karnego. Szukał tylko czasu do jednoczonych, karny na 3-3, bo była na kwotowe, ale na remis i kończy mecz. A tylko karnego ty szukał, nie? Bez faulu, wysoko! To tam z tyłu będziecie grali. Tam, no, tam albo na tym sztucznym, czasami jest na tym sztucznym, co mają tam jeden... Ten klub kobiet jest, no nie? Piła, piła! Do przodu, kurde. Dobrze, dobrze.
Ale za długo, za długo, za długo, za dużo holowania. Od razu, już mógł wysyłać do niego. Ja wiem, że chłopaki mają umiejętności, ale wiesz, czasami nadmiar tych wykorzystania swoich tych atutów indywidualnych jest nie jest skuteczny dla drużyny, nie? Technicznie chyba kurwa nie było. Tak było. Kiechusa, nie. Jeszcze mówię, z przodu z Michałem, Karol tutaj jakoś z ławki, masz na oce jeszcze... A ten a był taki, trenował z nami 2-3 treningi, to też taki starszy, włosy tak na bok ruszaniał. Też technicznie zajebiście. Ale teraz mówisz, że w czasie? To, no ile, to było jak jeszcze ja trenowałem. Wiesz, jak raz z tym treningami nie ma, to ja nie do bardzo... Taki starszy, chudy, taki wysoki. Okej. Okay. Też myślał, kurde, no bo już zajebiście. A ci powiem tak, że jest tak szeroko, że tam nie chodzi, że 16 możesz wybrać, tylko że z każdy z ławki wchodzi i daje, jak mówię, masz Fajtana, to samo, to jak masz Michała, jak masz Karola jednego, masz Bartka, tego jego brata, tu masz cztery, już mówimy cztery tak z, wiesz, z pędu, no nie? A jest ich więcej chłopaków, no nie? Z umiejętnościami. A jeszcze paru trenuje, tam jeszcze jest tam, co grali właśnie, chłopaki przyjechali, no Sebastiana nie ma przecież do grania, tak? Tutaj co grali z Starowajką, nie? Tam jeszcze jeden chłopak nowy. To drużyna, co się rozpadło, nie? Dwa pacha, to nie? No i przez kim w ramce jeszcze masz, jeszcze możesz dać level wyżej, no nie? Długi jest jeszcze, musi pracować nad sobą, no nie? Ale Tomek to już jest, wiesz, to już ukształtowany gość, nie? Rękarsko. Coutinho do Baggio. A z Mateuszem coś dzieje? Nie zagra. Czyli trenuje, no to tutaj z tym kolanem jest powycielone wszystko i już nie będzie grał. Widziałeś go na turnieju? No właśnie widziałem. Wycieramy. No. A turniej turnieje ma... A ten młody Mateusz Bramkarz, co do Polski jechał? Coś... To już koniec. Nie. Miał zrobić prawo jazdy, tak jak rozumiałem, jeszcze miał robić prawo jazdy i wrócić, no ale chyba... Wchłonęło go tak jak masz teraz Vegas. To cię banków wchłonie tutaj wchłonie czy tam. Wiesz, duża swoboda tam jest, nie? Rodzice tutaj, on tam. Stabilnie wszystko jest, tak? Jakąś tam pracę dorywczą. Będzie tu będzie, nie będzie to będzie rachunki. Nie ma za mieszkanie musisz płacić do rodziców. On chyba kolejny pik. Wynik meczu 3-1, dwa razy Baggio, raz Krzysiek, no i gospodarze meczu ULU Sport, czyli Holand 2-1, także 3-1, trwa pierwsza połowa Pucharu Holandii, gramy w Zwolle z ULU Sport. Tego ci nie gwiździ w takim meczu. Krzysiek! Już trzeba to zmieniać, bo to będzie coraz gorzej. No, mali fani niecierpliwi. Co to się stało teraz? Widzisz, że do mnie nie jest. A nie. Wczoraj cały dzień z mamusią na Kolumbii. Spacerę po wojskę. Dwie godzinki. To tam musiał grzenić sobie. A dobrze, że trenujesz, bo u mnie będzie czas zmienić. Za miesiąc będzie zmiana na dach kapela. No. Myślę, że tam jest miesiąc zmiany i wtedy ten grzenik z tej strony poleci na drugą, wiesz, na okno dachowe. To, że trenuj prędko, ja już mówiłem, nie, to, że trenował wymianę, bo to za chwilę wygotowanie jest w tym, nie? A tam będzie mógł cała referencja. Ładnie chciał. Oni takie właśnie takie sytuacje, bo jeden indywidualnie gdzieś mu strzał życia wyjdzie, bo czasami wychodzi. Niesamowite strzały. Końcówka pierwszej połowy, pany! Do końca, Patryk! Tak jest! Na cztery!
Nie, nej, 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 nej! Po co dotykałeś, Grzesiek? Kolejny paradoks. Byś nie dotknął, tylko zastaw się. Sami możesz to ocenić. Kolejna nieuznana bramka. Paradoks właśnie wyjazdowych meczów na tureckich boiskach. I nie tylko, bo na holenderskich też to samo jest. To samo nas będzie czekało w SVOIP za tydzień w ligowym pierwszym meczu. Graj! A błędem jest to, że kurde właśnie są sędziowie kurde z ich strony. To jest ten problem tych właśnie tych całych rozrywek. Trzeba wyjść do klasy trzeciej, żeby już mieć z federacji KFMB sędziego głównego z papiera. Taka wolna? Pozwoli. Końcówka, panie, końcówka, jeszcze popracować trochę! Ale jestem przekonany, że gdyby Grzesiek jej nie dotknął, tylko się zostawił tego gościa, ona by się może i wtulała, no potem, ale wtedy już nie mógł, musiałby ją uznać, nie? Kolejna nieuznana, chyba dzisiaj trzeci gol nieuznany. 5 spalonych, których nie było. Wynik 3-1, a końcówka? Nie, no nie gwiźnie, ale... Panowie, nie dajcie powodu, żeby sędzia z kapelusza karnego dał. Pany! Gramy na wyjeździe. Piłą! Piłka! Już wychodzisz! Faul! Koniec pierwszej połowy, 3-1 do przerwy dla Husari Apel. Jak tam ze zmianami? Dużo zmian? Czy nie, no nie, są tu hokejowe. Ale masz 4-5, tak? Nie dotknąłby, to byłaby brameczka. Zostawiłby się tylko ten. Wiadomo, czy obrońca tam nie zdąży, wiesz, bo ona tam płakała. Historia. Zmęczony? Żeby tam nic nie dolały. Gdzie Mateusz?
Witam serdecznie, zaraz rozpocznie się druga połowa meczu Pucharu Holandii. Przypominam dla tych, co jeszcze nas nie oglądali, czy na żywo, mecz jest w Zwolle, gramy z Ulu Sport, tureckim klubem. Do przerwy, mimo masy sytuacji, mimo strzelonych bramek nieuznanych przez sędziego, wygrywamy 3-1. Natomiast powinno być, wiadomo, dużo, dużo więcej, ale no, trzeba być więcej, bardziej skutecznym, bardziej odpowiedzialnym. No i wiedzieliśmy na samym początku, że będzie tak, że sędzia tutaj miejscowy będzie widział wszystko i nawet to, co nie było, bo nie uznał dwóch prawidłowo strzelonych bramek, paru spalonych, które też nie było. Nie wiadomo, jakby się skończyły, wiadomo, to jest sytuacja, natomiast wynik 3-1 myślę, że jest zadowalający. Mam nadzieję, że teraz w drugiej połowie padnie więcej bramek i że zgarniemy zwycięstwo, wygramy i awansujemy do następnej fazy Pucharu Holandii. Już dla tych, co nas obserwują dłużej, informacja za tydzień. Gramy też na wyjeździe, pierwszy mecz ligowy w SV Eipe. Także za tydzień liga, a dzisiaj kolejna faza Pucharu Holandii. Mam nadzieję, że awansujemy dalej w tym szczebelku i będziemy dalej w drabince walczyć o jak najwyższe cele. Przy jednej przerwy dla Husarii i Apeldoorn. Mam nadzieję, że wynik się zmieni na korzyść naszą, że jeszcze parę bramek zobaczymy. Dwa trafienia dzisiaj zaliczył Baggio na 1-0 po podaniu Krzyśka i na 3-1, czyli żebyśmy odskoczyli, bo gospodarze strzeli kontaktową bramkę. Natomiast jedno trafienie dołożył Krzysiek Mandzior, który strzelił w sytuacji sam na sam. Także mam nadzieję, że wynik tylko u mnie ulegnie zmianie na korzyść naszą. Obserwujcie, patrzcie. Husaria Apeldoorn zaczyna drugą połowę. Zwolę. Zaczynamy. Trener Husarii Apeldoorn Jacek dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawił się Karol Iciek i Fajtan Dawid. Jeszcze strzał na bramkę oddaje Baggio. Z tego co widzę właśnie to boisko puścił na pewno Krzysiek, strzelec jednej z bramek. Jeden ze środkowych pomocników, którego tutaj właśnie nie widzę, chyba też dokonano ma zmiany. Kibiców mamy. Chciałbym wam chwileczkę zmienić ekran, pokażę wam, jacy u nas kibicują nam bardzo mocno drużyna tutaj miejscowych chłopaków. Polscy TikToker! Kajk mam, kajk. Popatrzcie, tu chłopaki nam kibicują mocno. Husarii Apeldoorn. Apeldoorn. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało po dwóch zmianach. Wprowadzenia skrzydłowego, tak zwane wahadełko. I tutaj zmiana w środku. Fajtan, też zawodnik z dużym potencjałem ofensywnym, także mam nadzieję, że to się jeszcze bardziej połączy i że będzie tutaj jeszcze więcej sytuacji stworzonych przez naszą Husarię.
Dawid. Bo gospodarze chyba odpoczęli, bo bardziej żywsi, energiczni. Stawię z miejsca, żeby lepiej było widać obszar całego boiska. Przy piłce Mucha. To jest nasza szóstka. Patryk, nasza ósemka. Fajtan, wysoko, ósemeczka. Przez naszych trójkę obrońców przypominam, że nasza husaria Pelun gra w ustawieniu 3-5-2. Gramy dzisiaj na wyjeździe w Zwolę z Ulu Sport. Husaria Apeldoorn to jest już faza pucharowa. Puchar Holandii, już nie grupa. Przegrany odpada. Wynik 3-1. No, powinien być wyższy i ci, co obserwowali pierwszą połowę, wiedzieli, żeby widzieli te sytuacje, które były, bramki, które były nieuznane. O, teraz kolejny spalony z głębi wbiegał. Także my jesteśmy fakt, że nie jesteśmy na vis-a-vis sędziego liniowego, natomiast czy to będzie z głębi pola, czy tutaj w linii, to tak będzie pokazywał chorągiewkę do góry, bo no tak jest tutaj niestety. Trzeba awansować, trzeba wychodzić do góry, bo tak to będą sędziowie gwizdać na tym poziomie, jeśli nie będzie profesjonalny sędziego z federacji z papierami. Musimy zrobić ten awans do wyższej klasy, o jeden szczebel chociaż w przyszłym roku, żeby awansować do klasy trzeciej, żeby mieć tego sędziego już bardziej profesjonalnego, a nie takiego z przypadku. Bo można wypatrzeć wynik meczu, natomiast tutaj sytuacje są kolejne. Mi się wydaje, że oni tutaj bronią się tylko przed tym, żeby nie był za wysoki ten wynik, bo do przerwy już mogło być 5-6-0 i powinniśmy spokojnie wygrywać. Natomiast 3-1 to taki zawsze stykowy wynik, bo każda bramka gospodarzy to już jest kontakt, już jest presja i później tak zwane bramki z kapelusza, czy karne, czy spalone, których nagle u gospodarzy nie będzie, a by były przykładowo, tak? Także mam nadzieję, że tutaj chłopaki strzelą bramkę na 4 i więcej i będzie spokojnie dowiozą ten wynik do końca pozytywny, że tak powiem. Najważniejsze, żeby się nie wprowadzić w nerwowej sytuacji, agresji, żeby po prostu ten mecz dograć do końca bez przerywania, bez fauli, bo grając mentalnie wiemy, jaka to sytuacja, co też Polacy też nie pozwolą sobie na pewne kwestie, także mam nadzieję, że sportowo dociągniemy to do końca za zwycięsko, a przede wszystkim nie zrobimy sobie niepotrzebnych sytuacji stykowych, problemów czy kartek, które są dzisiaj niepotrzebne. No, znowu taka sytuacja, chcemy po prostu piłką, my zabierać piłką, wyprowadzamy, no może to się zemści, że tak powiem, natomiast na razie chłopaki wychodzą z opresją, choć teraz strata, blokada naszego środkowego obrońcy, z tego co widzę, nie, to Fajtan zablokował ten strzał, bo było już niebezpieczeństwo bramki kontaktowej na 3-2, natomiast
No niepotrzebnie się cofnęliśmy, teraz mamy dużo argumentów do przodu i trzeba je wykorzystać i grę prowadzić do przodu, jak najmniej z tyłu. Choć staramy się grać ustawieniem nowym na ten sezon, 3-5-2, takie ustawienie. I mam nadzieję, że po prostu muszą chłopaki się więcej zgrać. Więcej się zgrać, żeby to ustawienie już było automatyzmów złapać w tym ustawieniu, bo to jest nowe ustawienie dla nas na ten sezon. Przypominam, 3-5-2 takim ustawieniem ustawia w tym sezonie. Na razie w Pucharze Holandii próbuje, testuje, gra, uczy się tego ustawienia. Wiesz, mamy dużą siłę ofensywną i chcemy to wykorzystywać. Ale mówię, trzeba się uczyć. Bardziej przy piłce, strata. O jeden za dużo, jak to się mówi. O jeden zwód za dużo. Mucha ma, przejął piłkę na 30 metrze. Zagrał do Karola, do skrzydła. Karol utrzymał się przy piłce. Ale niestety bez strzału na razie. 16 metr. Uderz! Bardzo dobrze, teraz bez agresji. Kończ to! Panowie, miej gadania. Gramy! Ładna sytuacja, mimo to, że było jakieś zamieszanie. Oddaliśmy strzał na bramkę, niecelny. Dawid, nie udało się mu oddać tego strzału, natomiast akcja zakończona strzałem, zawsze to przerwane, nie idzie z tego kontra. Teraz goście troszeczkę pod presją, pod presją nasi obrońcy, natomiast utrzymaliśmy się. Wyprowadziliśmy tą piłkę z własnej obrony. Poprzez skrzydło do Karola Fajtana rozgrywamy z prawej strony. Patryk. Karol, Kamil się utrzymał przy piłce. Walczymy i za dużo! Panowie, za dużo piłką, więcej piłką operujemy, nie holujemy. Założenie trenera z góry było, żeby jak najwięcej grać piłką, jak najwięcej operować piłką, a tutaj chłopaki jeszcze nie wyszli niektórzy z szatni. Ładnie, poładna klepka. Kończ to ładnie! Bardzo ładna akcja, niestety strzał mocno niescelny. Sytuacja praktycznie 100%owa. Na 4-1 widzicie, że tych sytuacji mamy dużo. Mam nadzieję, że będą kolejne i mam nadzieję, że one w końcu się zamienią na bramki. Wszystkim tym, co dzisiaj obserwują nas, a jadą na swoje zawody, na swoje mecze ligowe, życzę powodzenia tutaj na żywo z Holandii, z meczu Husaria Apeldoorn. Powodzenia Wam życzę w Waszych rozgrywkach ligowych, żebyście zgarniali swoje punkty, wygrywali swoje mecze i osiągali coraz lepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych, w swoich grupach, w swoich ligach. Samych sukcesów życzymy tutaj stąd, dla tych wszystkich, co obserwują nas tutaj na żywo, a muszą się wybrać na swoje zawody. Przypominam, Husaria Apeldoorn grali się w Zwolle na mecz Pucharu Holandii. Wynik obecny 3-1 z masą sytuacji Husaria Apeldoorn, z kilkoma bramkami nieuznanymi, ze spalonymi, których nie powinno być. Natomiast spodziewaliśmy się tego, że to tak będzie i że tak będzie wyglądało. Ładna teraz akcja, ładne podanie z głębi pola tutaj. Grzesiu przy piłce na obieg. Dawid? Nie, no krótko. Tak, ładnie! Do środku. No niestety, zabrakło metrów, natomiast akcja przemyślana, dobra akcja, byle więcej takiej akcji. Jak ci, co nas obserwują, zauważyli, próbujemy gry ofensywnej, próbujemy gry kombinacyjnej, próbujemy grać piłką. Nie zawsze to wychodzi, czasami no, chłopaki zapominają, jak to się mówi, za dużo holują, natomiast celem, założeniem trenera na mecze jest to, żeby mecz, w czasie meczu jak najmniej holować, jak najwięcej grać piłką, poruszać się, przesuwać strefami i pracować w swoich sektorach. Tak jak teraz ładna akcja naszego seria, będę mówił lewą stroną. Dośrodkowanie. Bramkarz gospodarzy złapał, w polu karnym był Emil, był Baggio, ale mówię, były dwa kontakty, było zagranie.
próbujemy grać w piłkę i piłką. Także tak, tak to wygląda. Przerywamy ładnie Muszka teraz na środku boiska, przejął piłkę. Szeroko, szeroko uderzenie. Ładne uderzenie Muszki z dystansu. Kończymy strzałami. Najważniejsze, że zawodnicy, gospodarze nie odbudowują akcji, nie idą z kontrą, muszą spokojnie rozegrywać. Założeniem trenera również jest to, żeby grać wysokim pressingiem, czyli przykładowo teraz, jak zauważyliście, wybijają gospodarze piątkę, a Husaria Apeldoorn stoi bardzo wysoko. Praktycznie przy każdym miejscu piłkarzu Ulu stoi piłkarz Husarii we wszystkich sektorach. I tylko wybicie, jak to się mówi, do przodu, może się coś uda, że tak powiem, takim, na takim systemem grają. Muszą tak grać, bo do tego powoduje takie ustawienie, taki system gry bardzo ofensywnej, wysokiego pressingu. Jestem przekonany, że my jesteśmy przygotowani dobrze do sezonu przez trenera i że nasza Husaria wytrzyma to dobrze fizycznie, ale do tego jeszcze potrzebne są bramki, bo brakuje nam skuteczności. Mam nadzieję, że ta skuteczność z tygodnia na tydzień będzie coraz lepsza. Ustawienie, które trener gra, preferuje w tym roku, czyli 3-5-2, będzie coraz bardziej zgrane. Wyrobią się automatyzmy, schematy. Na to wszystko trzeba czasu i pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj małymi kroczkami to nad tym przejdziemy do następnego etapu, że już pewne rzeczy już się, jak to się mówi, wyrobią i że już nad pewnymi rzeczami już nie będziemy musieli mocno pracować, a skupić się na innym, czyli na przykład na strzelaniu bramek, bo z tym mamy teraz problem, mamy dużo sytuacji strzeleckich, jak widzicie, jak ci, co oglądają nasz mecz. O, ładna akcja, Muszka wychodzi sam na sam, dziubnie. I czy piłka wpadnie do bramki? Nie, jednak nie. Niestety nie, ale bardzo dobre zachowanie Muszki, próbował lobnąć bramkarza gospodarzy. Mówię, sytuacji jest dużo. Sędzia w końcu liniowy nie pokazał raz bocz, nie pokazał chorągiewki, bo z reguły mają cały czas w górze przy naszych akcjach szybkich. Czy to jest kontra, czy atak pozycyjny, którym tutaj właśnie dominujemy, z racji tego, że mają piłkarze Husarii, mają, widać to gołym okiem, większe umiejętności piłkarskie i dominują tu, jeśli chodzi o poziom techniczny. I atak pozycyjny jest rozgrywany w większości przez naszą drużynę. Oprócz teraz idziemy z szybką kontrą, bo gospodarze próbowali zaatakować i kontra. Niestety niedokładne podanie, niechlujne, jak to się mówi. Emil wychodzi sam na sam. Ładne podanie Patryka. Emil wychodzi nie na sam na sam, ale został powstrzymany. Gospodarze jakby troszkę lepiej wyglądają w tej drugiej połowie. Nie wiem, czy herbata pobudziła ich, natomiast to trochę lepiej wygląda. Albo Husaria po prostu troszkę bardziej ostrożnie gra. Choć sytuację nie powiem, sytuację dalej mamy, bo już w tym momencie było parę sytuacji naszej Husarii, które mogły się skoczyć i powinny się skoczyć bramkami. Ładny pas. Nie ma. Dawid, i to kolejna sytuacja, panowie, kolejna sytuacja. Przykładamy się. Widzieliście, jakie ładne zagranie, ładna akcja. No niestety brak skuteczności powoduje to, że... O! Grzesiu! Patryk! Badzio! Ładnie, Grzesiu, kończ to! Kolejna sytuacja nasza zmarnowana, panowie. Musimy się do tego przyłożyć. Widzicie sami, ile sytuacji nasza Husaria ma. Nawet w tym fragmencie już miała dwie sytuacje supercetowe. Po ładnej indywidualnych, w trójkach zagraniu. Badzio, Patryk, Dawid, Grzesiu. Naprawdę, no jest co oglądać. Tylko brak tej skuteczności, która jest zatrważająca dzisiaj. Mimo to, że sędzia boczny pokazuje cały czas chorągiewkę w górze, ale sytuacje mamy, które przykładowo powinny wpaść, a dzisiaj nie wpadają. Także no, wynik 3-1 dalej utrzymuje się, a powinien być naprawdę dużo wyższy. Co on to rzuca? Panny! Dokładnie, ziemią! Jak widzicie, praktycznie transmisja z samej linii bocznej, z rogu, żeby jak najbliżej być boiska. Husaria Apeldoorn dalej 3-1.
troszkę teraz wyżej podeszli drużyna gospodarzy. Ulu Sport przyniosła grę trochę wyżej, przesunęła się wyżej. No, mam nadzieję, że wykorzystamy to, bo mamy naprawdę dosyć szybkich, zwrotnych piłkarzy w ofensywie i że to się zmieni na naszą korzyść i w końcu coś strzelimy, choć akurat gospodarze teraz są przy akcji w naszym polu karnym. Spalony. Szok. Pierwszy raz spalony pokazany przez sędziego tutaj miejscowego z korzyścią czyli dla Husarii Apeldoorn. Cały czas to tylko widzi w jedną stronę. Natomiast w tym momencie spalonego pokazał, że zawodnik drużyny gospodarzy był na pozycji spalonej. Karol przy piłce i spokojne rozgrywanie Karola śmigła przez Dawida i Arka z tyłu. Teraz troszeczkę wyżej przesuwa się nasza Husaria. Natomiast niepotrzebna strata. Drużyna gospodarzy wychodzi w sytuacji. Arek ratuje, sytuację z opresji. Czy będzie strzał na bramkę Husarii Apeldoorn? To jest pytanie w tym momencie. Czy przerwie Husarii Apeldoorn tą sytuację, tą akcję gospodarzy? No tak się otworzył ten mecz, że tak powiem. Mecz strasznie się otworzył, dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony. Bardziej przy piłce, podaje do Grzesia. Nie ma pozycji spalonej, jednak znowu spalony. Po raz kolejny piłka w siatce, natomiast spalony. Czy był, czy nie był, to nie wiem oceniać, ocenić to sami. Natomiast to już jest kolejna sytuacja. Gdy strzelamy bramkę, jest spalony. Gdy nie ma spalonego, chłopaki nie strzelają. No tak to się wygląda niestety. Dalej wynik 3-1, bramka nieuznana, pozycja spalona. Wynik 3-1 dla Husarii Apeldoorn w tym momencie, dla tych, co się pytają. Gramy w zwole z Ulu Sport, turecki klub. Mecz fazy pucharowej Holandii, puchar Holandii, już faza pucharowa, przegrany odpada. Wynik 3-1, po bramkach dwa razy Baggio, raz Krzysiek Mandziur strzelił na... To są nasi strzelcy w tym meczu dzisiaj. Natomiast gospodarze strzelili bramkę na 2-1, później odpowiedział Baggio na 3-1. Sytuacji mamy naprawdę bardzo dużo. Kolejna sytuacja, Husarii Apeldoorn, w pole karne wchodzi Emil, podaje do Baggio. Kolejny raz chorągiewka w górze. Sędziego liniowego. Ten pan dzisiaj się naprawdę bardzo dużo... Bardzo dużo się nadźwiga, że tak powiem. Albo ma skurcze. W łokciu. Jedź nie ma, jedź! I kolejny spalony. Ej, Grzesiek! Grzesiek, nie daj się! Grzesiek! I prowokacja, to tego się spodziewaliśmy, że tak to będzie wyglądało. Mówię, kolejny spalony, pokazany przez sędziego liniowego. Człowiek z przypadku, no i człowiek budzi się, agresja, taka nerwowość, bo to jest po raz kolejny taka sytuacja i no, pierwsza taka niebezpieczna sytuacja, która powoduje to, że człowiek się skupia nie na piłce, a na wszystkim obok piłki. Panowie, spokojnie, już tego i tak nie zmienimy. Dobra, gramy, spokojnie, tego i tak nie zmienimy. Dowieźmy to, co mamy i jedźmy do domu. Wszyscy w koło tego się spodziewaliśmy, że taka sytuacja będzie, że tak ten mecz będzie wyglądał, że będzie dużo emocji negatywnych też właśnie takim sędziowaniem, a nie innym, ale na to my wpływu nie mamy też do końca, mówię, dopóki nie awansujemy do trzeciej klasy, tak to będzie wyglądało. Musimy awansować, zrobić w tym roku awans do wyższej klasy i wtedy będziemy mieć sędziego z uprawnieniami, a tak jak teraz to wygląda, mówię, jest to niestety nie do zaakceptowania. No, normalnego dla normalnego sportowca, który piłkarza, który cały czas trenuje, cały czas pracuje nad sobą, uczy się pewnych rzeczy, poznaje pewne rzeczy, tutaj schematy, które my trenujemy teraz na co dzień, cały czas chłopaki trenują, pracują nad swoimi słabościami, rozwijają się, idą do przodu, natomiast tutaj no, zniechęcony jest każdy z takiej sytuacji.
kolejny spalony. Ja nie wiem, czy nie będzie nasz rekord pozycji spalonych, bo z pierwszej połowie było około 5, teraz jeszcze jest już jest ponad 5. Z tego, co tak naliczyłem na szybko, nie dokładnie, ale na szybko, to myślę, że 10 pozycji spalonych, gdzie to by były sytuacje sam na sam z reguły piłkarzy naszej Husarii. Natomiast Chorągiewka, mówię, cały czas boczna w górze i to się nie zmienia. Natomiast gdy mamy sytuację, gdy sędzia pokaże, już nie pokaże spalonego, jest sytuacja, to chłopaki nie strzelają, także musimy te proporcje zamienić. Proporcje musimy zamienić, niestety większa skuteczność musi być dzisiaj, bo 3-1, kontaktowa bramka i nerwowo. Musimy strzelić gola na 4-1, żeby uspokoić trochę tą grę, żeby później w końcówce nie szukali jakichś rzutów karnych, jakichś sytuacji niepotrzebnych. Mówię, teraz ładna akcja, o jedno podanie za dużo. Pomysł był dobry, idea dobra, niestety dokładności w tym momencie zabrakło. Albo zrozumienia. Musimy otworzyć wynik w tej drugiej połowie, strzelić kolejną bramkę, bo z własnej połowy musimy zacząć wybiegać chyba, na to wychodzi. Żeby te spalone nie były gwizdane. Próba wciągnięcia drużyny gospodarzy w naszą połowę. Cały czas Husaria jest w ataku pozycyjnym, z szybkim przyspieszeniem. Teraz mamy sytuację bramkową. Rzut rożny dla Husarii Apeldoorn. W końcu sędzia boczny raz nie podniósł rogiewki do głowy. Jeszcze raz. Chociaż raz zachował się profesjonalnie. O, krótki rzut rożny wykonany przez naszą piłkarzy. Patryk. Musimy to kończyć strzałem, żeby to piłka... Rzut wolny. Faulowany Fajtan. Do rzutu wolnego, z tego co widzę, podchodzi Muszka, podchodzi Baggio, podchodzi Patryk Baski, podchodzi Grzegorz. Rzut wolny, może też rzut wolny, da nam bramkę i otworzy wynik drugiej połowy. Został przy piłce Patryk, został przy piłce Baggio. Czyli albo Patryk, albo Baggio będzie uderzał. Bramkarz przygotowy ustawił sobie mur. I... Nie wiem, czy to tak miało wyglądać. Patryk. Aj, blisko było. Natomiast dalej wynik utrzymuje się 3-1. Zmiana drużyny gospodarzy. Jest zmiana, wam chciałbym pokazać tutaj na live, ilu kibiców jest, przychodzi i ogląda nasze mecze. Husaria Apeldoorn na wyjeździe, patrzcie. Tutaj nikt nie marnuje czasu na leżenie. Tu wszyscy oglądają, kibicują. A to jest Kolumbia. A Husaria Apeldoorn. Husaria Apeldoorn. Drieen. Forhem. Thank you.
Zapraszamy na transmisję na żywo. Z tej transmisji na żywo będziemy robić relacje na naszego, na nasz kanał YouTube, na którym w tygodniu będzie relacja, będzie film z tego meczu. Mam nadzieję, że wygranego. Na razie prowadzimy 3-1. Powinniśmy prowadzić dużo wyżej, ale no. Dominujemy, dominacja jest bez żadnego powiedzenia, że kolejny spalony. Nie, byłeś teraz, byłeś chyba teraz, Grzesiu. Tak mi się zdaje, że był teraz spalony, choć spalony już mówię, teraz już chyba z 11-12 spalony, pokazany. Dominacja jest bez precedensu, no w 100% dominujemy w tym meczu, gramy atak pozycyjny. Gramy atak, rozgrywamy, gramy schematami wytrenowanymi przez trenera i chłopaków w ciągu tygodniowej pracy. Szczecami dzisiaj. Badzio. Dwie bramki dzisiaj. I Krzysiek Mandziur, który strzelił bramkę jedną. 3-1. Mówię, wynik powinien być dużo wyższy, natomiast ktoś, kto jest tutaj, obserwuje to, wy jak oglądacie, to sami widzicie, ile tych sytuacji jest, jest ich ogrom. Teraz trzeba pracować po prostu nad skutecznością, a przede wszystkim w zdrowiu wyjechać z Wolę do Apeldoornu, wrócić w zdrowiu i z awansem do kolejnej rundy Pucharu Holandii, naszej prowincji Gelderland. Mam nadzieję, że swój cel osiągniemy. Badzio. Panowie, to już musi być w sieci. Rzut rożny dla Husarii Apeldoorn. Dogodnej sytuacji okazał się Badzio. On dzisiaj strzelił dwa gole. Nie skompletował jeszcze hat-tricka w tym momencie. Puszka. Nad. Odbywać ustawienie, wysoki pressing, takie założenie z trenera, wysokim pressingiem, cały czas jesteśmy w ataku, cały czas musimy mieć presję, natomiast widzę, trener szykuje kolejną zmianę. Z muszką ciężko głowę wygrać z muszką, nawet jak się ma 25 kg nadwagi, to przepchać muszkę, to jest naprawdę szacun i też tutaj koledze zawodnikowi drużyny gospodarzy się nie udało. Teraz przyjęcie Patryka, jedzie Husaria skrzydłem, podanie do Grześka, sędzia widzał faul dla Husarii Apeldoorn, w końcu zaczyna coś widać, zmiana w Husarii Apeldoorn, grę boisko puszcza Grzesiu. W jego nowy nabytek naszej Husarii Apeldoorn. Rysiek, myślę, że Ryszard, że da tutaj popis dzisiaj. Jest jego pierwszy oficjalny mecz w naszej Husarii. Kadra szeroka. Przypominam, że tylko 16 piłkarzy może być powołanych na mecz, a 25-26 to jest w szerokiej kadrze. Ładne dośrodkowanie. A i piękne uderzenie głową muszki, natomiast piłka nie znalazła drogi do siatki. Wrzucał fajtan, strzelał mucha. Przerywa teraz śmigło pięknie, bo to była śmierdziała sytuacja u niego. Muszka, 16-20 metr, podanie tutaj do... Panowie, nie reagujcie, że te spalone cały czas będą w górze. Gospodarze ruszyli z impetem. Przejęcie przez naszą drużynę. Mam nadzieję, że teraz piłeczką pograją chłopaki trochę dłużej. Uszanują ją. Tutaj sytuacja z lewej strony, z prawej strony Emil. Aut dla Husarii. No, ten liniowy jest do zmiany, natomiast nic z tym nie zrobimy. Tak to wygląda właśnie na tym poziomie i niby wszystko profesjonalizm, natomiast jeśli chodzi o obsady sędziowskie, to na razie na to wpływu nie mamy. Tak to wygląda. Mówię, trzeba awansować wyżej, piąć się w kompetycjach, w klasach.
by móc mieć chociaż jednego profesjonalnego sędziego z licencją, i a później już całą trójkę sędziowską. Tak to wygląda. Drużyny jest masakra, bardzo dużo. I dlatego obsady sędziowskiej no nie ma, no bo tyle drużyn w każdym klubie jest seniorskich, że ciężko byłoby to obsadzić. Teraz Husari, apel do Emin, 20 metr, odda strzał, czy poda do Badziu? Poda do Badziu. Badziu przed sytuacją na... Kolejna sytuacja naszej Husari, apel do... Kolejna sytuacja niewykorzystana naszej Husari, apel do... Środkowanie. Do piłki dochodzi Dawid, Daniel, Arek, wahadłowy, jeden z naszej trójki obrońców. Teraz tutaj moja gafa. W tym momencie wahadłowym jest Dawid. Widzicie sami, dominacja naszej Husarii jest cały czas, dominujemy w tym meczu. Naprawdę nie ma spalonego, w końcu coś. Po co to zrobiliśmy? Chyba teraz już, żeby to nie powiedzieć, 14 spalony. Nie chcę skłamać, ale spalonych jest od groma. No ale spodziewaliśmy się, że tak będzie, tak to wyglądało dzisiaj. Niestety skuteczność też musi być poprawiona, bo samo to, że są spalone, ale oprócz tego widzieliście, mieliśmy masę sytuacji wypracowanych po stałych fragmentach i też one były nietrafione. Także wszystko idzie w parze. Choć stwierdzę, że z tych 15-16 spalonych, których ja naliczyłem na szybko, 3/4 nie było w ogóle, także... Rysiu, nasz nowy nabytek. Wszedł na boisko za Grzesia. Ładne podanie Patryka do boku, Badzie przy piłce, wrzutka i rzut rożny. Dobra dałem, nie? Dobra piła był. Przyłóżcie to! Ładnie interwencja, teraz by była bramka z tego po uderzeniu Dawida. Natomiast bramkarz stanął na wysokości zadania i ją złapał. Przypominam, jesteśmy w Zwolle, Puchar Holandii, faza pucharowa, gramy w Uluspor, tureckim klubem, wynik na razie 3-1 dla Husarii Apeldoorn po bramkach Badzio, dwóch bramkach Badzio i Krzyśka, natomiast dominujemy, dużo sytuacji, 15, 16, 17 spalonych, no sami liczcie, ci co obserwują, teraz zagranie, bramkarz piąskuje, niepewna interwencja bramkarza, dobitka i piłka nie znalazła się w siatce, ale oddany strzał, odbudowanie ustawienia. Myślę, że ważna sprawa. Krótkie zagranie gospodarzy, wysoki pressing naszej Husarii Apeldoorn. Powoduje to, że muszą kombinować, szukać innych rozwiązań. No teraz przerwanie akcji. Zaczynają gospodarze. 3-1 dla Husarii. Badzio dwa gole, jedna asysta i gol. I tak, Badzio dwa gole, jedna asysta i Krzysiek bramkę strzelił na 2-0. Później gospodarze strzeli na 2-1, do przerwy skończyło się 3-1, natomiast w tej połowie masa spalonych, kupę sytuacji naszej Husarii niestrzelonych. No, sędzia boczny, liniowy ma skurcz łokcia, bo każda sytuacja jest sytuacją spaloną. Teraz piękna akcja skrzydłem, poszedł Emil, dośrodkowanie w 16 metr, przyjmuje fight, tam niestety niedokładne uderzenie Dawida. Ale sytuacje są, stwarzamy je, tylko brakuje nam skuteczności w tym meczu. Dokładnie, dawajcie, zamykamy ten mecz. Wysokim pressingiem, tak jak trener zalecił, tutaj zmiana w drużynie gospodarzy. Wynik 3-1 nie odzwierciedla przewagi naszej Husarii Apeldoorn, jaką mamy w tym meczu. Dominujemy w każdym fragmencie, w każdej sytuacji, w każdej statystyce, że tak powiem. Tylko kwestia tego, że nie mamy skuteczności. No i
masę spalonych, z reguły z większości podyktowanych na korzyść gospodarzy, żeby ocalić ich w dalszej grze. Parę bramek nieuznanych, w pierwszej połowie dwie, w tej połowie jedna. No tak to wygląda, układa sytuacja w takich meczach i niestety na to wpływu nie mamy, nad tym możemy pracować, ale najważniejsze, żeby w takich meczach podwyższonego napięcia wywieźć trzy punkty i awansować wyżej, awansować dalej i iść do przodu. A jeśli będziemy robić swoje, jeśli rozwijać się i iść do przodu, to mówię, to będziemy grać wyżej i już tak sytuacja jak dzisiaj przy tej ilości spalonych. Ładna akcja bokiem, tutaj Rysiek z Dawidem. Zamykamy ich w rogu polu karnego. Próbują wyjść gospodarze, natomiast wyjście jest ciężkie, gdy jest wysoko nasza husaria od samej bramki atakuje i już w ich polu karnym przejmujemy piłkę. Tak wysoko gramy, mam nadzieję, że dzięki takiej grze, bo nie wierzę w to, żeby brakło sił, natomiast dzięki takiej grze osiągniemy w tym roku sukces, wynik sportowy, jaki nas satysfakcjonuje, mianowicie awans. Teraz jest sytuacja, Krzysiu, Karol wpada w pole karne, kolejna sytuacja, kolejnej bramki nie ma. Teraz sędzia boczny nie podniósł, sędzia główny nie gwiznął, a chłopaki w sytuacji 100% nie wykorzystali. Tak to właśnie wygląda. Są dwie sytuacje, dwa powody tego dzisiejszego meczu. Jeśli chodzi o ocenę, to brak skuteczności i ciągła chorągiewka w górze. Patryk, podanie do Badzi, on niestety niedokładne. Wysoko podchodzimy, zmuszamy ich do grania do bramkarza, długa piłka i popatrzcie, piłkę przejmują nasza trójka obrońców, bo przypominam, że gramy systemem 3-5-2, takim od tego sezonu takie preferuje trener, takiego stylu się chłopaki uczą i tak będą grać w większości w tych naszych meczach, z racji tego, że mamy dużą siłę ognia, dużą pole manewru do piłkarzy ofensywnych, natomiast jak widzicie tutaj, obserwując nasz mecz dzisiaj, brak nam skuteczności. Fajtan do Badzio. Badzio, chorągiewka nie jest w górze. Pierwszy raz chorągiewka nie jest w górze. Kończ to sam. Podanie do tyłu. Bramka. I w końcu nie było chorągiewki w górze. Druga asysta Badzio. Pierwszą bramkę w barwach Husarii Szela Rysiu. 4-1, mam nadzieję, że już emocje i ten balonik nadmuchany przez miejscowych pękł i że wynik już się nie zmieni. Jedyną sytuacją, którą może zmienić, to kolejne bramki dla naszej Husarii Apeldoorn. Wynik 4-1, asysta Badzia, Szela Rysiu, nowy ofensywny piłkarz w tym sezonie. Mówię, mamy szeroką kadrę, niektórych piłkarzy poznacie dopiero niedługo, bo niektórzy jeszcze nie zostali powołani przez trenera do szesnastki meczowej. Może brać 16 piłkarzy. Natomiast dzisiaj pierwszy swój mecz oficjalny zagra Rysiu i pierwszy swój mecz w bramce długi. Też drugi bramkarz dzisiaj zadebiutował w naszej barwach. Tutaj Emil, niepotrzebnie, nieprzygotowane to było Emil. Długi, który jest numerem 2. Numer 1 dzisiaj, nasz podstawowy bramkarz i kapitan drużyny dzisiaj w roli rezerwowego. Natomiast myślę, że tyle co na razie miał do pracy i wykonał ją dobrze. Swoje założenia, także myślę, że tylko będzie lepiej. Fajnie mieć dwóch bramkarzy, którzy rywalizują, którzy jeden uczy i podnosi poziom drugiego. Tak to wygląda. Dzisiaj dwóch debiutantów, którzy jeszcze w Husarii nie zagrali. Rysiu strzelec bramki na 4-1 i bramkarz Dawid Ksywka Długi dzisiaj w barwach Husarii zabił w pucharze. Tak w Polsce się robi, że z reguły trenerzy robią, że jeden bramkarz broni w lidze, drugi broni w pucharach. Żeby też miał to granie meczowe. Następna sytuacja, przejmuje Fajtan. Rozbiegają się ofensywni piłkarze naszej Husarii Apeldoorn. Piłka trafia do Patryka, do Daniela. Daniel teraz daje do środka, niestety nie podniósł głowy do góry i sytuacja jest taka, że podał do przeciwnika, natomiast już nie mają gospodarze sił, żeby wchodzić. Kolejny raz chorągiewka w górze, ale już nie będę się powtarzał. Dziś zamkniemy liczyk, myślę, między 20 a 25 spalonych. Spalonych, których z reguły, obstawiam, 3/4 nie było, mimo że nasza kamera jest w rogu 16, w rogu
pola karnego, żeby obraz jak największy uchwycić. Podał teraz gospodarz, mam nadzieję, że teraz wspomnego też nie pokażę, bo to gospodarz. No to bardziej teraz tutaj w sprincie, bo u nas nie ma odpuszczania. Wynik 4-1 jest wynikiem jeszcze nie zamykającym ten mecz. Chcemy, żeby był Patryk, dzisiejszy kapitan w meczu. Trzymamy krótko. W boisku. Spejle! Muszka w 16 metr. Nie do strzału, nie była dobra przygotowana pozycja. Kolejny zawodnik, widzicie, oni nie wytrzymują naszego tempa, na tempa meczu, jaki zarzuciła nasza Husaria. Dzisiaj jest nie do wytrzymania dla... sytuacja sam na sam dla miejscowych. Broni Długi. Brawo Długi. Kolejna interwencja naszego drugiego bramkarza dzisiaj. Mecz, koniec meczu. W samej końcówce sam na sam broni Długi w swoim debiucie. I nasza Husaria dzisiaj wygrywa na ciężkim terenie z tureckim klubem 4-1. Dziękuję bardzo. 3 bramki Baggio, 1 Krzysiu, 1 Marysiu. 3 bramki i 2 asysty, także dzisiaj ofensywnie zagrał dobrze Baggio. Myślę, że będzie z tego meczu zadowolony on, trener, jak i piłkarze. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na nasze relacje, na naszego TikToka, na naszego Instagrama, na YouTube. Huspejle! Tak jest. Docenieni przez miejscowych piłkarzy. Też szacun. Dziękuję bardzo. Zapraszamy.